Dobra, to ale jaki tu byśmy chcieli quest zrobić w międzyczasie? Szybka i wściekła. Barmanka z Afterlife. No spróbujmy. Szybka i wściekła. Dawaj, no nawiąza... O. Wow, jak... Kurwa, solidny słupek. Naprawdę, solidny słupek. Piękna gra, nie? Oj, mocno wybuchło od pierwszej części. Jebaniec tam miał taki, wiesz, taki hype, że po prostu nie mógł przerwać programowanie. Ciekawe. No sukces, to na pewno sukces. Podejrzewam, że i komercjalny, i sukces rodzi o karierę, nie? Jakby stworzenie czegoś, co zmieniło, nie? Coś, co jest dla świata różnicą. Skoro Marki Pierre pomógł w sumie od jego serii, wszystko się zaczęło. Czekaj, co? Co to czecze? Ja nie wiem, co to jest. Co to jest Marki Pierre? To jest nazwisko autora, czy z programu? Jezu się, no kurwa, ledwo zahaczyłem, no. No po chuj drążyć, no. Jesteśmy w jakiejś hango do bingo, walić ich wszystkich, błagam, help. No że dajże spokój. Hango Domingo, o kogo to obchodzi? Nice. Dajmy sobie spokój, nie? Lekkie potrącenie, takie rzeczy. Maila można wysłać, proszę was. No. No i gituwa. Markiplier to jeden z największych content creatorów na YouTubie. Okej, okay, to może latał, nie wiem. Za dnia odwiedź. O fuck, jest czwarta rano. No dobra, dobra, dobra. Do 10. No dalej, kochana. Myślę, że, ale w sumie cieszenie się z tego, że... Claire? Pod samochodem! Cieszenie się z tego, że... Cześć, jak to powiedzieć? Będąc największym content creatorem, to trochę jakby przegrać na loterii karier, które możesz wygrać, nie? Przykra sprawa. Bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Nie no, jasne, mordeczko. To o co chodzi? W której lodówce? Pomyślałam, że się nadasz. Twoje dezynfekujące to nie jest piwko. I guess so. Nie, dokąd to? Szukam piwka, bo mówiłaś, że w lodówce jest i wiesz, laska. Okej. Dobra, dobra. Gdzie ta lodówka? Gdzie te piwko? Kurczę, no jak gra mi mówi, że jest kurwa w lodówce piwko, to ja chcę piwko, no. God fucking damn it. O, proto lodówka. No jest tu niby. Ale nie mogę wziąć. Ale, kurde, scam. Jednak chcesz rozmawiać? No, piwka szukałem. Kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Nie zupełnie. W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo? No, w pewnym momencie poczuł, że lubię to tempo go piwka. Tylko wyniszcza i w końcu skupił się na rodzinie. Nie rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Będę twoim kierowcą, Claire. Cztery wyścigi. Zaczynamy w City Center. Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Watson. Zaczęło się. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej dwóch rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci namiary, gdzie konkretnie.
Na słuchu i warkotu tuningowanych potworów. Do zobaczenia. Okej. Okay. Nie ma tak przeczytać ten. Wziąć pracę. Prasę, przepraszam, nie pracę. Czekaj na jeden dzień na kontrakt od Claire. Lina Malina do mnie pisze. Lina Malina. Kim była Lina Malina? Szanka o ciebie. Kim jest kurwa Lina Malina? Jadę swoim samochodem, czy dostanę samochód? To mnie to w sumie ważne. Zadzwoń po Claire, żeby rozpocząć wyścig. I co? Zadzwoń. Claire, jestem na miejscu. Świetnie, też niedługo będę. Dobra, czekam. To powiedz mi jeszcze, którym wozem chcesz pojechać. Nie będzie twoim. Pojedziemy bestią. Zaraz przyjadę, pa. Ej, postawiłem na nas kupę fosy. Siedziałem na ławce do wieczora. Holy shit. Nowe mięso. Naprzód, Heywood! Jesteśmy u ciebie! Hej, V, dobrze cię widzieć. No siema. Jak ci się to podoba? No jest okej. Widzę, że sporo korpusów bierze udział. Po czym poznajesz? Byłam jedną z nich. Też lubiłam spuścić trochę pary po godzinach. Albo to, albo zawał i wycieczka ambulansem traumy na sygnale. Tutaj zawał im raczej nie grozi, ale ambulans i tak może się przydać. Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów. Ale w tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Nie będę zwalniać. Aha, masz tu drzazgę. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, inaczej nas zdyskwalifikują. Okay. Jak chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wozie. Kiedy startujemy? Drzazga. Usłyszysz speakera. Masz dojechać w jednym kawałku, kochanie! W jednym kawałku, rozumiesz? Dobra, zróbmy... Aha. Nie mogę zrobić save'a. Dobra, nieważne. Przyjmujemy ostatnie zakłady. Nie bać się, obstawiać! Pierwszy wyścig eliminacji. Wszyscy gotowi? Jeśli ktoś chce się wycofać, to już za późno. Czas zapiąć pasy, zacisnąć zęby i przygotować się na kopa. Start za 3, 2, 1... Ale śmieszny samochód. Kurwa, strzelamy w tym? O, co? Uważaj, kilka wozów za nami. Będą taranować. Życzę powodzenia. O, fuck.
Kurwa, te słupy mogłyby być trochę mniej wytrzymałe. O, ale widzę, że gra ma ten tryb, że kiedy ja jestem z tyłu, to oni zwalniają, żebym ja mógł ich dogonić. No to nie jest gra w ściganka, więc jakby fajnie, że mi to ułatwia. Ale to trochę zabija sens w ogóle grania. Ja pierdolę, dlaczego oni... Trzymaj się. No oni zaraz zwolnią. O, albo mnie nawet przyspieszą. Wezwijcie policję. No może storyline ciekawy nawet, ale... Ale żenujący ten samochód. Dobra, następnym razem jedziemy moim. Dzieciaki znów rozrabiają? Przyjmuję, jedziemy. Namierzono pojazd podejrzanej. Przesyłam szczegółowe dane. Przed nami ostry zakręt! Trzymaj się! Do wszystkich jednostek. Podejrzana wciąż gdzieś tam jest. Uważaj, kilka wozów za nami. Będą taranować. Dobra, ich taranują. O, dobrze, ktoś zatrzymał. God damn it. Poza podium, fuck. Gratulacje! Kurwa, dałyśmy dupy, Vi. Czy dałyśmy? Musimy się bardziej postarać w kolejnych wyścigach, albo odpadniemy. Cholera. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. Dlaczego to robisz? Chodzi o forcę z wygranej? To żeby być pierwszym? Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? Lubię. Pewnie, jak każdy. No widzisz, mam tak samo. I lubię kończyć to, co zaczęłam. Więc wygrajmy te cholerne wyścigi. Jasne. Tak jest plan. Podrzucić cię do garażu? Oko. Pewnie. No to jedziemy. Czy nasza postać by w ogóle nie gadała z nią?
No nieźle. No dobrze.